Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GVT Vloga. Jak widzicie, rozwijamy się w tempie błyskawicznym. Mieliśmy chwilową przerwę w nadawaniu, związana była z rozjazdami, z grupowaniami, ale też z grubym dealem. Tak, gruby deal. Jesteśmy już prawdziwymi youtuberami. Mamy współpracę, mamy pierwsze lokowanie. Miło nam poinformować, że AMZ jest naszym partnerem, jest partnerem naszej drużyny, ale jest także partnerem naszego kanału na YouTubie. Tak jest. I otrzymaliśmy takie piękne poduszeczki, taką piękną pościel. Nie wiem za bardzo jak ulokować dzisiaj, więc tak stwierdziliśmy, że będziemy się przytulać. Tak przed sobą. Także dużo się ostatnio wydarzyło i mieliśmy już tak naprawdę i afery dopingowe starty. I wielkie wiadomości na temat Kacpra Stępniaka w PTO, ale mamy też jedną łamiącą wiadomość, którą Piotr podzieli się z wami w dalszej części odcinka. Tak, afery dopingowe, sezon wystartował, tak. Już jesteśmy po... No to od razu jedziemy z grubej rury. I po serii Mistrzostw Świata WTCS na dystansie sprinterskim, która się notabene nie odbyła. Nie odbyła, tak jest. Tak, ale mieliśmy też pierwsze Puchary Świata, także sporo się wydarzyło, no ale dla nas chyba największym newsem dla naszej drużyny jest to, że Kacperek dostał dziką kartę na start w Singapurze. Tak jest, start w Singapurze już za 2 tygodnie, 14, tak? 14 kwietnia. Tak. Więc będziemy trzymać kciuki. Singapur ostatnio był dla Kacpra szczęśliwy, ukończył te zawody w pierwszej dziesiątce, zrobiło się o nim głośno. Tak, i tak naprawdę też dzięki właśnie, można powiedzieć, dobremu występowi w zeszłym roku był brany pod uwagę w pierwszej kolejności. Gdzieś tam do dzikiej karty. Właściwie dzięki temu, że tam między innymi na przykład Max Neumann zrezygnował z kolejnego startu, to Kacper mógł wbić się na listę. I ta sprawiedliwość wróciła, bo cały czas mówiliśmy w poprzednich GVT vlogach, że Maxowi Neumannowi nie należy się kontrakt z PTO i że miał słabe wyniki rok temu. Kacper miał więcej punktów od niego, ale wiadomo, no siła marketingu Max i nazwiska. Neumann w tym momencie jest 194 w rankingu, tak jest. Proszę Państwa. Jest raptem chyba 7 miejsc przede mną, także dobrze, ja mógłbym być rozpatrywany. Dokładnie. Nie no, Max Neumann tak naprawdę w zeszłym roku miał jeden świetny występ, wygrał PTO na Ibizie, a tak naprawdę reszta sezonu to była walka z kontuzjami i dlatego też jest daleko w rankingu. W tym sezonie też jeszcze nigdzie nie wystartował, także nie wiemy tak naprawdę czego się spodziewać po nim. No. Skoro odpuścił już kolejny start, to znak, że chyba nie dzieje się zbyt dobrze u niego. No, z Maxem Neumannem to jest taki ciekawy przypadek, bo gość w ogóle nie istnieje w social mediach. Jakby jego Instagram to są jakieś 2-3 zdjęcia wrzucone 3 lata temu. Żadnego Facebooka, Instagrama, YouTube'a. Nie wiadomo co się z tym gościem totalnie dzieje. Gdzieś tam czasem wystąpi gościnie w jakimś podcaście. I to tyle. Ale ma dobrego menadżera, skoro podpisał kontrakt z PTO. Tak, i jeszcze z drużyną Bahrain Endurance też na ten rok podpisał, także radzi sobie bez mediów społecznościowych, broni się wynikami. No to też jakby duży szacunek. Tak? W sporcie chodzi głównie o to. Jest sporo zmian w zawodach PTO, które oczywiście w tym sezonie nazywają się T100. To wiemy też z takich zakulisowych informacji tutaj od Kacpra, że rok temu musiał sam dolecieć jakby za swoje pieniądze i na miejscu jakby już miał wszystko zapełnione, czy musiał też płacić za hotel? Nie pamiętam jeszcze. Tam była taka ciekawostka, że w zależności od tego oczywiście ile zarobi, to było mu później odejmowane z nagrody, tak? No chyba, że nie ukończyłby wyścigu, no to wtedy musiałby za to wszystko zapłacić, ale było tyle fajnie, że jakby PTO wykładało te pieniądze, a później się rozliczali jakby nagrodami. No a w tym momencie Kacper ma za wszystko zapłacone. Także to jest super informacja. To się zmieniło i to już naprawdę to jest profesjonalne. Czyli sport. Nie bez przyczyny organizatorzy nazywają się taką triathlonową Formułą 1 no i w tym kierunku tak, to zmierza. Jest tylko 20 zawodników, ale jest to jakby już na absolutnie najwyższym poziomie pod każdym względem organizacyjnym i sportowym. Także super, że Kacper stanie właśnie u boku 19 tych absolutnie najlepszych na świecie. No cóż, no nie możemy się doczekać, no 14 kwietnia jakby od rana będziemy wszyscy trzymać kciuki, kibicować. W zeszłym roku było bardzo ciekawie i Kacper też cieszy się na ten wyścig, ta trasa mu sprzyja, bo to w odróżnieniu od Daytony czy tego PTO Miami, które było ostatnio, ta trasa rowerowa jest bardziej techniczna, I z tego, co Kacper mówił w zeszłym roku, to wielu zawodników sobie nie radziło. No, zresztą widzieliśmy to w relacji. Pamiętam, tak, że Gustaw Iden wtedy chyba na nawrocie się. Oh, as we say, is that Gustaw? Gustaw. Gustaw Iden na nawrocie, a Kacper po prostu z relacji czy z rozmów no, przekazywał później po prostu, że na tych zakrętach, na tej dwupasmówce i nawrotach bardzo dużo nadrabiał i doszło do tego, że zerwał grupę, nie zrywając grupy. Po prostu zrobił 3 zakręty i nikogo nie było. Słychać strzały. I było słychać strzały, nikogo nie było i tam dzięki temu też dojechał w dalszej części do Daniela Bakegaarda i tam ukończył ten rower bardzo wysoko. Także już czuję, że ten obrazek nie wygląda najlepiej, ponieważ to słońce tutaj bije mocno, ale niestety jesteśmy w BMC Lab Wrocław. Musimy się tutaj dostosować do scenerii, jaka panuje, i więc połowa będzie prześwietlona, połowa nie, ale nie to w naszym vlogu jest najważniejsze. Skoro temat T100 mamy już omówiony, to przejdźmy do kolejnego gorącego tematu, czyli do Roberta Karasia. Nie będziemy długo o tym mówić, ale no, sytuacja tego wymaga, żeby o tym wspomnieć. Dla mnie zero zaskoczenia, że ta sytuacja wyniknęła ponownie. Gdzieś widziałem jakieś tłumaczenia, że Robert chciał się sam zbadać przed tym startem, ale nie mógł tego jakby wykonać, że ponoć nie da się testów przeprowadzić samemu, co wydaje mi się sporym tutaj niedopowiedzeniem i nadużyciem, bo przecież cały czas jakby w świecie i nie tylko triatlonowym, ale i kolarskim prywatni organizatorzy zawodów sami decydują się na to, żeby wykupywać testy na swoje imprezy. Tak, ale też ideą w ogóle kontrolerów dopingowych nie jest to, że przeprowadza się na życzenie zawodnika, tylko na życzenie agencji antydopingowej. Tak? Dokładnie. To jest zrobione z zaskoczenia lub po prostu wtedy, kiedy życzy sobie tego agencja, a nie zawodnik. Więc mnie w tej sprawie najbardziej bulwersuje to, że Robert Karaś był najlepszy w dyscyplinie, w której drugi zawodnik tracił do niego kilka godzin, a mimo to dalej potrzebował do tego dopingu, więc naprawdę spory, no właśnie nie szacunek, ale spora fantazja na pewno tutaj. Z mojej strony to było troszeczkę taki jakby no, śmiech przez łzy, bo w pierwszej chwili jak dowiedziałem się o tej jakby drugiej... Co za przypadek! Na drugiej wpadce i zacząłem tłumaczenia, to po prostu parsknąłem śmiechem, ale no jakby chwilę później wywołało to we mnie po prostu smutek i złość, bo to jest wielka krzywda dla naszej dyscypliny. Po raz kolejny jest nóż wbijany tak naprawdę w nasz wspaniały sport. I... No tak, bo w mainstreamie nikt nie oddziela tego ultra triatlonu od triatlonu. Wszędzie jest Robert Karaś triatlonista. Tak, i najgorsze są jakby opinie zasłyszane gdzieś w internecie od kibiców, których jakby no nie zawsze wymaga się pełnej wiedzy o sporcie, tego nie możemy wymagać, tak? Kibic to po prostu kibic i słyszy się, że no, triatlon jest taką dyscypliną, w której trzeba po prostu korzystać z takich środków, żeby to w ogóle ukończyć, tak? I jakby zaczyna być do naszej dyscypliny niestety łatka tego dopingu przyklejana, tak jak powiedzmy sobie przez Lance'a Armstronga w Stanach Zjednoczonych kilkanaście lat temu, gdzie tak naprawdę przez niego kolarstwo w tym kraju przez ładnych parę lat legło w gruzach. Teraz dopiero się Amerykanie tak naprawdę odbijają. Teraz Amerykanie się dopiero odradzają, tak. Więc to jest duża krzywda i zła informacja dla naszej dyscypliny, że coś takiego miało znowu miejsce. Kurczę, no jakie będzie pokłosie tego wszystkiego, no najbliższy czas pokaże, no ale... Oktagon zweryfikuje. Oktagon zweryfikuje. No jakby nie patrzeć, no to został już tylko Oktagon. Tylko Oktagon dla Roberta. Myślę, że wystarczy, powiedzieliśmy. Myślę, że wyjdzie na tym lepiej. Tak, no ale niestety my wszyscy dostaniemy po dupie. To prawda. No, ale cóż, dobra, powiedzieliśmy o planach Kacperka, to teraz nieskromnie ja się... Tak, wielkie ogłoszenie. Uwaga, przytrzymajmy wszystkich napięciu. Już chyba o tym wspominaliśmy niejednokrotnie. No ale to już tak nie było oficjalnie. Tak, już jeszcze nie miałeś biletów. Jeszcze nie miałem biletów. Już mam i jestem już nawet zgłoszony. No właśnie. 27 kwietnia Ironman Texas, stanę na linii startu. Będzie to pierwszy wyścig Ironman Pro Series na pełnym dystansie, więc na połówce Wout site jest zgłoszonych 80 zawodników, także tutaj myślę, że możemy się spodziewać podobnej liczby, także będzie to jeden z największych jakby Ironmanów. I też tutaj historii. Zapomniałeś jeszcze dodać, że są to Mistrzostwa Ameryki. Tak, są to Mistrzostwa Ameryki, więc dodatkowo jest większa pula nagród, 6 slotów, więcej punktów w PTO. Bo to I więcej zawodników, którzy już mają sloty, więc ten roll down, jeśli chodzi o sloty, będzie zapowiedział spory. Się Patrick Lange, zapowiedział się Robert Wilkowiecki, obydwaj te sloty mają. Tak. Także teraz sytuacja wygląda tak, że jeżeli panowie będą w pierwszej szóstce, to sloty przejdą na miejsce 7. i 8. Także to też jest jakby, no muszę powiedzieć wprost, że czekam na to, jakby wiecie, ostatnio byłem na dużych zawodach na 10. miejscu, liczę, że jestem teraz w lepszej formie. A widziałem ostatnio wyniki z treningów Piotra i dzieje się dużo, ale ostudźmy emocje mistrzów treningu i strawy, znamy już wielu. Także Oktagon zweryfikuje. Oktagon zweryfikuje albo asfalt zweryfikuje, jak to mówią. Więc liczę, że może z tego gdzieś właśnie 8. czy 7. miejsca ten slot mógłby wpaść, a może i nawet 106. Także zobaczymy, będziemy walczyć i no powiem wprost, no jadę tam walczyć właśnie o to, żeby zakwalifikować się na Hawaje. Powiedziałem Kacperkowi, że nie puszczę go na taką imprezę samego, także muszę dotrzymać słowa i walczyć ostro w Teksasie. No, zapowiada się... Kiedy są zawody? 27 kwietnia, to jest sobota, zapowiada się emocjonująco, właśnie bardzo duża ilość zawodników. Sobota, to ciekawe jaka będzie godzina u nas. U was będzie coś koło 14. Kurczę, to może zrobimy wielkie oglądanie w Veloshopie. W Veloshopie, dobry pomysł. Może być ciekawe, tak. To może być dobra opcja. Patrick Lange, Robert Wilkowiecki i z Polaków jeszcze Tomek Szala potwierdził, bo z nim rozmawiałem. Oprócz tego jeszcze Joe Skipper na pewno, Matt Hanson, także... Będzie grubo i mówię, to może być naprawdę około 80%, więc jedna z największych imprez jakby Ironmanowych w historii, bo... Ironman Pro Series, jakby tych imprez Ironmana w roku, gdzie można zdobywać sloty jest mniej, ale za to na każdej tej imprezie jest więcej niż jeden slot właśnie. Tu mamy 6, na Mistrzostwach Europy we Frankfurcie też będą chyba 3 albo 4 sloty, zazwyczaj są po 2, więc jest mniej imprez kwalifikujących, ale można zrobić więcej slotów na jednej imprezie. Liczba tak jakby pro na Hawajach się nie zmienia, tylko inaczej są rozlokowane te sloty. Więc każde te zawody z Pro Series będą miały faktycznie większą rangę. No i też wiadomo, będzie się tam zdobywało punkty do tej końcowej klasyfikacji i Ironman podchodzi do tego dosyć poważnie. Tutaj takie insiderskie info po właśnie zgłoszeniu się do Teksasu. Odezwała się ode mnie pani z marketingu Ironmana, gdzie zapowiedziała, że Ironman będzie otwierał nową stronę internetową poświęconą specjalnie właśnie cyklowi Pro Series, gdzie będą profile, na wzór PTO. Tak, będą profile właśnie wszystkich zawodników, więc każdy zgłoszony wypełnił taki formularz, gdzie rzuca swoje zdjęcia profilowe, wypełniał jakieś różne dane, opisywał pokrótce swoją historię. Rozmiar buta. Rozmiaru buta nie było, ale było pytanie o zwierzaka i można było dodać zdjęcie. Na przykład rzuciłem swojego kota, to było śmieszniej. Także będą tam różne takie ciekawostki o zawodniku. Jego dotychczasowe wyniki, jego plany na najbliższy sezon, bo też z góry na przykład pytali, w jakich startach do końca roku masz zamiar wystartować, także fajne takie, fajna stronka na pewno się pojawi. No i też jest zapowiedziane, że tam będzie dużo więcej takich właśnie w stylu PTO, bo jednak oni muszą troszeczkę iść w te ślady takich jakichś filmików, relacji, vlogów, podcastów. Tak, robią to dobrze na pewno. Więc Ironman troszeczkę też pójdzie w tą stronę. I co było najzabawniejsze w tej całej ankiecie? Trzeba było nagrać wymowę swojego imienia i nazwiska i wrzucić nagranie do internetu. Wiki. Tak. To było też takie, to coś nowego jakby. Ciekawe, czy faktycznie będą z tego korzystać przy takiej ilości zawodników i relacji. No i też pytanie, jak będzie ta relacja z Teksasu wyglądała. Właśnie, bo Ironman w ostatnich latach z wyjątkiem Mistrzostw Świata, to te pojedyncze imprezy były beznadziejne. Były beznadziejne. PTO ostatnio też się nie popisało bardzo prostym zadaniem, czyli relacją zawodów z toru NASCAR. Wystarczyło, nie wiem, moim zdaniem rozstawić kamery wokół i tyle, a to wyglądało tak, jakby mieli tylko 2 kamery i pokazywali po prostu... 2 pierwszych zawodników, a na przykład sam Long, który wyszedł z tyłu z wody, przechodził wszystkich jak przecinak, mając jeszcze różne przygody po drodze, gdzie tam but mu się wypiął, także było mnóstwo rzeczy, które można było pokazać i to urozmaicić, a my oglądaliśmy cały czas Brownlego i Margiriera z przodu, jak sobie jadą. Nawet nie dają sobie zmian, bo Brownlee siedział na drugim miejscu i tak to wyglądało. Więc no nie popisali się, no zobaczymy jak będzie z Teksasu. Ja pamiętam z zeszłego roku, jak oglądałem Ironman Texas, to nawet nieźle to wyglądało, bo i pokazywali grupę pościgową, Skippera. Pamiętam właśnie też ten moment, jak pokazali, jak Skipper właściwie na jednym chyba z 4 zakrętów na całej trasie skręcił źle. A tak było, pamiętam. Tak. Także jakby wyłapali, było więcej tych momentów, może będzie fajnie. No, przechodząc jeszcze do samego Teksasu, wyścig w gorących warunkach, więc ostatnio też staram się wplatać trochę treningów na trenażerze przy zamkniętym oknie, żeby się jakby adaptować, także podchodzę poważnie do tematu. No jak Andrzej wspomniał, treningi idą całkiem dobrze, co z tego wyjdzie, zobaczymy. Pamiętam, że no, legendy polskiego kolarstwa Ryszard Szurkowski i spółka, szykując się już nie pamiętam, chyba do Igrzysk Olimpijskich, jeździli na trenażerach, no takich ergo, cyklo, nie wiem jak to kiedyś inaczej się to nazywało, cyklo to się chyba nazywało, wstawiali to do sauny, jeździli w saunie. Tak, Tony Martin jak został mistrzem świata na czas w Abu Dhabi, to też później opowiadał o tym, jak trenował w saunie, także są to jakieś już takie skrajne jakby metody, no w jego wypadku zadziałało. No tak. I papier ścierny miał na papier ścierny siodełku. Na siodełku, to też jedna z To był też patent Tonego Martina. Ciekawostek Tonego Martina, no zgadza się. To skoro jesteśmy przy kolarstwie, wyłamująca wiadomość wczoraj. Dwarsdorf Vlaanderen, wyścig w Belgii, Wout van Aert, potężna kraksa. Złamany obojczyk. Kilka żeber, no i Flandria w niedzielę i wygląda to na wyścig Matthew van der Poel kontra reszta świata. No ale jakby nie patrzeć Jumbo, wczoraj i tak stanęło na wysokości zadania. No mają piekielnie silną drużynę w tym roku. Tak, że może spróbują jakby pomieszać szyki, choć szczerze wątpię. Ściągnęli Matteo Jorgensona, Amerykanina z hiszpańskiej ekipy, który okazał się najmocniejszym wzmocnieniem na belgijskie klasyki, także transfer z gatunku niesamowitych. Tak, no Flandria i też niebawem Paryż-Roubaix, także niestety Wout van Aert no ale myślę, że no, na pewno na Giro się nie wyrobi, chyba nie wiem czy miał w planach. Wątpię, żeby się wyrobił. Ale na Tour de France myślę już będzie ok. Tour de France lub na WLT, tak. Zobaczymy. No i jeszcze igrzyska są pomiędzy, więc nie wiem, czy na dobre mu to nie wyjdzie teraz, że odpuści końcówkę. Pod kątem igrzysk faktycznie no, może tak być. Trochę mu się sezon wydłuży, więc więcej powera może zostać na igrzyska. No to jak jesteśmy już przy Igrzyskach Olimpijskich, to może wspomnimy coś o wojażach naszych dziewczyn z dystansu olimpijskiego, Roksana Słupek i Paulina Klimas. Ostatnio sporo podróżują i się ścigają, punkty wpadają. Coraz większe. Roksana nawet z dużymi sukcesami w Ameryce Południowej, gdzie zaliczyła 2 starty, jedno zwycięstwo, jedno drugie miejsce, ustępując tylko legendarnej Gwen Jorgensen. Paulina Klimas z kolei startowała w Nowej Zelandii, teraz startowała w Hongkongu, niestety zakończyła to DNF-em i z tego co wiem, to dziewczyny teraz przyniosły się do Australii. Do Australii, tak. I przed nimi kolejny start z serii Pucharu Świata. Kurczę, więc to będzie ten start, kiedy będzie? W niedzielę pewnie. Dzisiaj jest czwartek, to może jeszcze zdążymy, na pewno zdążę dzisiaj napisać do dziewczyn, może nagrałyby nam jakiś krótki filmik, w którym opowiedziałyby o swoim starcie i jeśli to się wydarzy, to dołożę go teraz, a jak nie, to znaczy, że mnie zlały. I jak nie, to zostaje zlane. Chociaż do Andrzeja raczej wszyscy odpisują, więc tak, zobaczymy. Życzymy im powodzenia w każdym bądź razie, niezależnie. Tak, no jakby dziewczyny walczą jeszcze o to, żeby wejść na Paryż z tak zwanej nowej flagi. Oczywiście musi być odpowiednio wysokie miejsce w rankingu, więc mocno trzymamy kciuki, aby się udało. Z kolei duży pech spotkał naszego Michała Oliwę, który po starcie na Kubie złamał sobie łokieć, jak dobrze pamiętam? Chyba tak, no. Tak, także z tego co wiemy wrócił już do treningów. Tak, widziałem, że śmiga już. Śmigał początkowo tylko na trenażerze, już biega, także zobaczymy. Może niebawem przy jakiejś dobrej, szybkiej rehabilitacji jeszcze powalczy. Także trzymamy mocno kciuki. No cóż, sezon olimpijski. Niestety pierwszy WTCS w Abu Dhabi był odwołany z powodu Tam była zła woda jakaś, tak? Zła pogoda, nie. Zła pogoda była, jakiś sztorm, tak. Generalnie lokalne władze zabroniły... Szyny były złe i tory były złe. No, wszystkich zawodników bolało jedynie to, że jakby w trakcie ich wyścigu nic się nie działo, no dopiero tak, kilka godzin później, ale jakby tam lokalne władze dmuchały na zimne. Najgorsze jest po prostu to, że no mnóstwo zawodników, jakby kupa wydanych pieniędzy w błoto, wszyscy rozjechali się do domów i nikt żadnych punktów nie dostał, tak? Ale mieliśmy już Puchar Europy w Quarteiri w Portugalii, gdzie byliśmy świadkami bardzo mocnego wyścigu, gdzie też niestety pechowo zakończył się dla Polaka Maćka Bruziaka, który nie ukończył wyścigu z powodu kraksy. Także no panowie, ostatnio niestety bardzo pechowo, ale taki jest sport. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Ja rozmawiałem z Maćkiem, zadałem mu najważniejsze pytanie. Czy połamał rower? Tak. I co? Połamał? No tak. Drugi raz już, czy trzeci nawet. No w zeszłym roku połamał BMC, w tym roku teraz na czym teraz jeździ? Na Ridleyu jeździł i też połamał. Takie same ma ładne rowery. Pech. No Maciek ma już na swoim koncie chyba prawie, może nie tyle rowerów, co Zibi połamanych. A no tak. A wcześniej na Specu chyba jeździł. Jeszcze wcześniej na Specu. Speca nie połamał chyba z tego zupełnie. Okay, także życzymy też szybkiego powrotu do zdrowia, bo panowie, sezon dopiero się zaczyna. No i najważniejsze wyzwania przed nimi, więc trzymamy kciuki, oby już bez pecha. I to jest właśnie też, kurczę, w tym triatlonie olimpijskim no najgorsze, że takie kontuzje właśnie bezpośrednio w tej gonitwie za punktami, przed igrzyskami, no to jest tak, masakra. Tak, duża ilość podróży, często startowanie, duży stres, jakby obciążenie też tymi podróżami. No, kolejna taka nieprzyjemna rzecz z Pucharu Świata w Hongkongu, która spotka dziewczyny Roksanę i Paulinę, to jakieś zatrucie żołądkowe. Większość zawodników po Hongkongu skończyła z jakimś tam zatruciem, najprawdopodobniej. Jak w Singapurze rok temu po PTO. Zła jakość wody się przyczyniła do tego i zawodnicy wszyscy przylecieli do Australii półżywi, bo jakby, no wiadomo, co się działo po drodze. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężki sport, ciężka odmiana triatlonu, bo porównując to do Ironmana, startujesz, nie wiem, 3 razy w roku, jesteś w stanie wystartować na pewnym dystansie. Reszta startów też jakby może ma trochę mniejsze znaczenie dla ciebie, a tutaj musisz być non stop w pełnym gazie. Tak, jeśli co 2-3 weekendy masz starty, więc jeśli jeszcze jesteś na granicy jakby kwalifikacji na igrzyska, to do samego końca, do maja musisz być non stop w gazie i się ścigać. Także bardzo, bardzo ciężki temat i bardzo wymagający, także ogromny szacunek za to, że nasi zawodnicy jakoś dają radę, ścigają się i tak jak ostatnio właśnie w przypadku Roksany wpadają fajne wyniki, czy Pauliny, tak. Także trzymamy kciuki za kolejne starty i żeby wszystkie podróże były udane i bezpieczne. Tak jest. Skoro tematy triatlonowe mamy już omówione, w związku z tym, że jesteśmy w Veloshopie, mamy za sobą 2 najnowsze rowery BMC, tego już znacie, powstał o nim osobny odcinek, czyli BMC Speed Machine, ale to za mną tutaj to jest Team Machine R, czyli najnowszy rower szosowy ze stajni BMC, topowy model, jeśli chodzi o szosy. To akurat nie jest ten topowa wersja, bo jest na Ultegrze i na kołach CRD. Na te bardziej wypasione wersje osprzętowe jeszcze musimy troszkę poczekać, ale są też framesety, więc jeśli szukacie tego roweru, to tutaj we Wrocławiu już coś można poszukać. Myślę, że no dzisiaj już chyba nie wystarczy nam czasu, ale może ja sam się zmuszę i nagram coś osobno, żeby wam o tym rowerze więcej opowiedzieć. Jeśli chodzi o nowości tutaj w Veloshopie, bardzo dużo jest siodeł testowych, jeśli chodzi o PRO, czyli no, jedna z najbardziej popularnych marek, jeśli chodzi o siodła. Veloshop jest w systemie Shimano, gdzie możecie testować te siodła. Może pokażemy je tutaj teraz. Tak naprawdę możemy przetestować każde siodełko z gamy Shimano, czy też PRO, a następnie po takich testach dokonać zakupu. To znaczy inaczej, żeby nie mylić, nie wprowadzać was w błąd. Trzeba zapłacić od razu za to siodło, ale jakby to jest liczone jako taka kaucja. Bierzecie to siodełko w takiej wersji testowej z niebieskim wykończeniem. Tak, i z napisem test. Także... I jeśli siodło Wam się spodoba, wracacie tutaj do sklepu i odbieracie już to siodło w normalnej jakby wersji z ciemnym wykończeniem. I żeby Was zachęcić do tego, żeby tutaj taki ukłon w Waszą stronę zrobić, to tutaj Konrad i cała załoga Veloshopu czeka na Was z 10% rabatem przy zakupie takiego siodła po testach, więc jest to fajna opcja, jeśli szukacie czegoś dla siebie. Konrad moim zdaniem jest też bardzo dobrym specjalistą, jeśli chodzi o dobór siodła. Ma tutaj matę, dzięki której pomaga Wam dobrać odpowiednią szerokość, ale sama szerokość też nie jest do końca istotna, ważna jest też geometria tego siodła i jak ono jest... Tak, jak też oczywiście do naszej pozycji ma się cała geometria takiego siodła, bo mamy siodełka oczywiście do bardziej agresywnych pozycji, do takich wygodniejszych, siodełka czasowe oczywiście, do rowerów triathlonowych, także... Jeśli nie leży Wam Pro, są też inne marki, ja jeżdżę właśnie na Fiziku, którego też tutaj mamy. Długo się męczyłem z siodłami. Konrad znalazł dla mnie siodło, ono się nazywa chyba Argo. Fizika, jeżdżę już na nim chyba 3 lata i jestem bardzo zadowolony. Nie wyobrażam sobie jeździć na innym. Mamy też siodła Repente, mniejsza marka, ale bardzo podobna do Fizika, jeśli chodzi o budowę. I... Tak, miałem okazję ostatnio właśnie pół roku potestować siodełko czasowe Repente. Bardzo ciekawa pozycja, bo jest to chyba jedno z najlżejszych siodełek czasowych, jakie miałem okazję w ogóle widzieć na oczy. I... To może pokażemy to. Jest to siodło tutaj? Nie, jest tego... tutaj, tak. Tak. Już jesteśmy przy siodełkach, podaliśmy o siodełkach testowych Pro. Mamy również siodełka właśnie z firmy Repente, troszeczkę mniej znaną firmę, która powoli wbija się do kolarskiego świata, ale też do triathlonowego. Model Magnet testowałem przez ostatnie pół roku, startowałem na nim w Malborku i na Florydzie. Bardzo fajne, mega leciutkie, 135 gram, więc jeżeli ktoś jest takim wagowym freakiem, to jak najbardziej. Krótkie, szerokie, także wszystkie te, można powiedzieć, cechy siodełka czasowego ma spełnione. Polecam na dystanse, na ćwiartki i połówki, ponieważ jest ono troszeczkę bardziej twarde, więc ja już na przykład w ostatniej godzinie na Ironmanie miałem problem z tym, że jest troszeczkę za twardo, dlatego teraz zdecyduję się na testowanie siodełek Pro, ponieważ mają tutaj tej wyściółki, tej gąbeczki dużo więcej. Myślę, że może się to przełożyć bardziej na komfort. Są trochę cięższe, ale zobaczymy, jak będzie z wygodą. A tutaj pokażemy może całą gamę siodełek Pro, jaką mamy. Mamy tutaj całą ściankę z obydwu stron. No i co najważniejsze, każde to siodełko można przetestować. W tej niebieskiej testowej wersji nie ma kupowania w ciemno, wszystko można sobie sprawdzić, także zapraszamy. Bardzo fajna opcja, żeby jeszcze później wyhaczyć sobie rabat na to. Także to dziękujemy bardzo za dzisiaj. Po krótkiej przerwie wróciliśmy z vlogiem. Z racji tego, że będziemy już teraz bardziej na miejscu, to wrócimy do częstszego vlogowania. Nowość we Wrocławiu, ponieważ wracamy w środę o 17:30 z treningami kolarskimi, także zapraszamy. Ja co czwartek nadal prowadzę treningi na Sztabowej, lekkoatletyczne, także zapraszam. Dziękujemy za odcinek i widzimy się niebawem z kolejnym. Opowiemy coś więcej o... A nie, to jeszcze nie, bo PTO za 2 tygodnie. Nie wiem jeszcze, o czym będzie kolejny odcinek, ale zapraszam. Ale będzie. Ale będzie. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Tak jest, dziękujemy.